ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. I drodzy Państwo, jak zawsze punktualnie o godzinie 15.30 z tej strony oceanów rozpoczynamy audycję Ponad Oceanami. Karolina Jermak wydaje, realizuje Joanna Reiner, a my już teraz witamy się ze współgospodarzem dzisiejszego studia, Arkadiusz Stachnik z Radia Deon. Witaj, Arku. Witam serdecznie Ciebie, Jaśmino. Witamy również Państwa. Z naszej strony Paweł Maciej realizuje całość programu. No i tematy, które dzisiaj Państwu mamy do zaproponowania, jest ich bardzo dużo. Sławek Budzik powie o diamencie za 50 milionów dolarów. Natomiast również LOT nawiązał współpracę z JetBlue, o tym powiemy. Natomiast z Warszawy będzie można latać do Bostonu, Atlanty i Tampy właśnie po podpisaniu tej współpracy. Ojciec Paweł Kosiński, jezuita, powie o tym, że YouTube do treści pro-life dodaje informacje o aborcji, nawet do wypowiedzi papieskich. Iza Lech z Chicago wróci do wyborów gubernatora o finansowym wyścigu Pritzkera. Więcej również mandatów za parkowanie jest wydawane u nas w Chicago. Mniej blokad natomiast na koła. Dowiemy się również, ile razy przeklinają chicagowianie. Są dane statystyczne. Z Florydy Ewa Jeneralczuk powie o budowie po huraganie Ion. Gubernator Ron DeSantis spotkał się z właścicielami firmy. A w Portland na Florydzie rusza proces zabójcy, więc do tego tematu również wrócimy. Powiemy też o przerażających chwilach w jednej z high school, czyli w szkole średniej właśnie na Florydzie. Połączymy się również z Moniką Adamski. Będzie naszym informatorem, co się dzieje i reporterem, co się dzieje w Nowym Jorku. Mianowicie temat będzie migrantów. Okazuje się, że migrantów coraz więcej przybywa do Nowego Jorku. To temat bardzo, bardzo gorący. Ze Stanów Południowych, z Teksasu, z Arizony imigranci są wysyłani po prostu do miast północnych. O tym wszystkim z naszej strony. Jaśmino, usłyszymy się już za chwilę. Dokładnie tak i jeszcze dziś ponownie powrócimy do Arkadiusza Stachnika, ale już teraz przenosimy się do Izy Lech z Radia Deon. Ponad oceanami. Chicago. Iza Lech. Kolejny tydzień, kolejny kalejdoskop wydarzeń w naszym ciągle zmieniającym się mieście. W czasie, gdy jesień na dobre rozgościła się w Chicago, dopisując ciepłymi temperaturami, przepięknymi, cieszącymi oko i serce kolorami oraz niezliczoną ilością jesiennych atrakcji, festiwali i koncertów, miasto ma mnóstwo ciekawostek i tematów, którymi z Państwem się z przyjemnością jak zwykle dzielimy. A o czym się mówi w naszym mieście? Definitywnie o zbliżających się śródokresowych wyborach, które już 8 listopada, a przede wszystkim o tym, kto w tym wyścigu wygra walkę na pieniądze, bo wiadomo, że to najczęściej przeważa szale na korzyść zwycięzcy. Republikański darczyńca Richard Uhlin przeznaczył kolejne 13,9 miliona dolarów na swoje dążenia do pokonania demokratycznego gubernatora J.B. Pritzkera, ponieważ dane finansowe kampanii stanowej pokazują słabą zbiórkę funduszy przez nominowego kandydata republikanów Darrena Bailey. Zarówno Uhlin, który jest dyrektorem firmy dystrybuującej Uline, jak i Pritzker, który jest zabezpieczony rodzinną fortuną, nie mogą narzekać na brak zasobów finansowych. Kto jednak zdoła sobie kupić więcej wyborców, tego jeszcze nie wiadomo. Co natomiast wiadomo, to fakt, że parkowanie w Chicago jest kosztowne. Miasto zobaczyło więcej mandatów za parkowanie, ale mniej blokad zakładanych na koła, popularnie nazywanych butem. Liczba mandatów wzrosła w tym roku o 25,7%, natomiast liczba aut, którym założono blokady na koła, spadła o 12,6%. Jak zawsze okręg 42, obejmujący Śródmieście i dzielnicę rozrywkową River North, napędzał tę liczbę mandatów z 31%
wzrostu, który przekroczył średnią w całym mieście. Do 30 czerwca tego roku wypisano tu 118 421 mandatów w porównaniu do 90 190 mandatów w ciągu pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. Takie informacje sprawiają, że niejednemu chciałoby się przekląć. Brzydkie słowa czasem się nam wymykają. W Chicago średnio 17 razy dziennie. Według sondażu opublikowanego niedawno, Chicago ma niską pozycję wśród głównych miast USA pod względem codziennego użycia przekleństw. W Columbus w stanie Ohio mieszkańcy przeklinają aż 36 razy dziennie. Badanie to przeprowadzono poprzez aplikację do nauki języków Preplay na podstawie danych pochodzących od 1500 mieszkańców z 30 różnych miast. 22 miasta sklasyfikowane przed Chicago to m.in. El Paso w Teksasie i Nowy Jork. Ale jak powiedziała Roberta Pucci Jackson, wieloletnia pracownica stoiska z hot dogami w wiecznym mieście, nie jestem pewna, która przedmieścia badali specy od przeklinania, ale wszyscy wiemy, że Chicago jest numerem jeden. My w studiu Radia Deon definitywnie wolimy kulturę, a taką z najwyższej półki definitywnie nam zaserwuje rozpoczęty wczoraj festiwal Chopin w mieście. Uroczysta gala miała miejsce w konsulacie RP z udziałem mieszkającej w Nowym Jorku i stałej bywalczyni sceny Carnegie Hall Moniki Krajewskiej. Do tej pory festiwal organizowany był w lutym. Tym razem potrwa od 12 do 16 października i przyniesie mnóstwo artystycznych uniesień i wrażeń. Przede wszystkim występ znakomitej Grażyny Augustik, która odbędzie się w sobotę wieczorem w legendarnym Green Mill Jazz Club. Sztuka ich czworo, teatralny teatr, Teatr Nasz Andrzeja Krukowskiego oraz artystyczny happening w Muzeum Polskim, który organizuje studio artystyczne Patrycji Stępniak, Patricia Art Studio, będą kolejnymi perełkami do zobaczenia i przeżycia podczas festiwalu. Tak więc jak jesienne liście wiadomości z naszego studia mamy do wyboru i do koloru. Dla magazynu Ponad Oceanami, Iza Lech, Radio Deon. Bardzo Izo, dziękujemy, a teraz drodzy Państwo przenosimy się na Bliski Wschód, bo tam czeka już gospodarz studia Bejrut na antenie Radia Wnet, Kazimierz Gajowy. Ponad oceanami. Bejrut. Kazimierz Gajowy. No tak, nareszcie wszystko wskazuje na to, że dojdzie do ugody między Libanem a Izraelem w sprawie granicy morskiej między tymi dwoma krajami. O wadze sprawy niech świadczy osobiste zaangażowanie się prezydenta Stanów Zjednoczonych i wyrażona przez niego radość. Nie jest tajemnicą, że z drugiego siedzenia, co prawda, ale sięgając swoimi rękami do kierownicy całej tej sprawie, powiedzmy, przeszkadzał Hezbollah. Ale dzisiaj się pytamy, dlaczego jednak Hezbollah dał zielone światło na układ z Izraelem? Co prawda, to jeszcze nie jest normalizacja stosunków dyplomatycznych, ale nie można nie zauważyć, że Hezbollah zgadza się zmienić reguły gry i sprawić, że możliwość konfliktu z państwem żydowskim stanie się nieprawdopodobna. Dlaczego Hezbollah, pytamy się, dlaczego dał zielone światło na układ z Izraelem? No, Hassan Nasrallah mógł wymusić na oficjalnych władzach Libanu upieranie się przy linii numer 29 za granicę morską z Izraelem. Jednak nie zrobił tego. I to jest najważniejsze, że właśnie zmienił swoją pozycję i będzie teraz możliwe podpisanie tego układu pomiędzy tymi dwoma krajami. To, co najważniejsze, to to, że groźby Hezbollahu mogły wywołać nową, poważną, straszną wojnę dla Libanu, a tak naprawdę ta możliwość szybkiego podpisania tej ugody sprawi, że do Libanu dotrą naprawdę jeszcze bardzo, bardzo wielkie pieniądze, miliardy dolarów, a jednocześnie do Europy może dotrzeć gaz i to gaz tańszy, a chyba co najważniejsze, że ten gaz nie będzie pochodził z Rosji. Dla magazynu Ponad Oceanami Kazimierz Gajowy, studio Bejrut. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos prosto z Bejrutu, prosto z Libanu. A teraz drodzy Państwo, czas na Monikę Adamski i Radio Rampa. Ponad Oceanami. Witam Państwa serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami.
Jeżeli chodzi o to, czym my tutaj żyjemy, to żyjemy tym, że burmistrz miasta Nowy Jork ogłosił stan wyjątkowy w mieście, a związane jest to z dużą liczbą migrantów. Ja o tym temacie już Państwa informowałam, ale sprawa wygląda jeszcze bardziej poważnie, ponieważ wszystkie przytułki, które w Nowym Jorku są i mają być do dyspozycji również tych, którzy po prostu są w Nowym Jorku, ale jak wiemy, w trudnej sytuacji nie mają gdzie się podziać, brakuje im miejsc noclegowych, oni korzystają z przytułków. W tych przytułkach nie ma już miejsc. Szacuje się, i takie dane podał w piątek burmistrz, że cała społeczność we wszystkich przytułkach miasta Nowy Jork to jest już ponad 61 tysięcy ludzi. Co piąta osoba to jest właśnie uchodźca, migrant, osoba, która ubiega się o azyl, i większość z tych osób to są osoby, które zostały przysłane do Nowego Jorku z stanów przygranicznych w Stanach Zjednoczonych. Zwykle są to i w większości osoby dorosłe, choć jest również kilka tysięcy dzieci, które już chodzą do szkół publicznych w mieście Nowy Jork. Ogłoszenie stanu wyjątkowego w mieście Nowy Jork z tego właśnie powodu pozwala burmistrzowi o ubieganie się o fundusze stanowe i federalne, i apeluje on do władz federalnych i stanowych o tę pomoc, o pomoc przede wszystkim finansową, ale także o reformę imigracyjną, czy o to, aby ci, którzy przybyli i ubiegają się o azyl, mogli dostać także pozwolenie na pracę. Bo proszę sobie wyobrazić, że przecież te osoby, które przybywają i do Chicago również, ale przede wszystkim właśnie do Nowego Jorku, to są osoby dorosłe, które są nie mają pozwolenia do pracy, nie mają więc możliwości legalnego zatrudnienia. Bardzo wielu z nich nie mówi nawet w języku angielskim. W związku z tym też osoby te będą na utrzymaniu miasta Nowy Jork, Nowojorczyków. No i burmistrz domaga się, aby były również na utrzymaniu władz federalnych i władz stanowych. Tak wygląda sytuacja, wygląda dość poważnie. Szacuje się też, że będzie to bardzo dużo kosztować. Burmistrz podał cenę $1 miliarda, taki ma być koszt niejako utrzymania, ale też być może po prostu zahamowania tego kryzysu, bo mowa jest tutaj o potężnym kryzysie humanitarnym. W Nowym Jorku powstaje również pierwsza wioska dla migrantów. To będzie taka wioska, namiotowe miasteczko, i to namiotowe miasteczko powstaje na wyspie Randall. Początkowo miało być na Bronxie, teraz zostało przeniesione i będzie powstawało na wyspie Randall. To tam ma mieszkać około 500 dorosłych mężczyzn, którzy są migrantami, i to będzie takie centrum, w którym będą spać, ale także będą mieć tam dostęp do opieki medycznej, do opieki prawniczej. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będzie taki miejsce, w którym będzie miasto mogło zapewnić różne usługi i pomoc. Sytuacja wygląda dość źle. Kryzys jest, to jest bardzo duża liczba ludzi w przytułkach, no i szacuje się, że od początku tego kryzysu związanego z przybywaniem migrantów już ponad 16 tysięcy osób przybyło do Nowego Jorku szukać lepszego życia. Dla magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork. Monika Adamski prosto z Nowego Jorku. Dziękujemy za korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już na Ukrainę, bo tam czeka nasz korespondent Dmytro Antoniuk. Ponad Oceanami. Dzień dobry Państwu i chciałbym powiedzieć o tym, jaka jest sytuacja w Kijowie i w niektórych innych miastach Ukrainy, które były zbombardowane rakietami 10 października. Kijów dostał najwięcej, szczególnie centralna część mego miasta, i tutaj zginęło 7 osób, dużo było rannych. Dużo zabytkowych kamienic w centrum miasta zostały uszkodzone, w tym pierwsza Najwyższa Rada Ukrainy z 1918 roku, pod której jest pomnik naszego prezydenta Ruszewskiego, ale tam, gdzie spadła rakieta rosyjska i gdzie był na ulicy potężny, wielki lej, to teraz tam już wszystko absolutnie jak wcześniej, czyli zaasfaltowano
i znów jest komunikacja miejska, trolejbusy, autobusy, wszystko chodzi, wszystko kursuje. I taka sama sytuacja jest też w Dniprze, gdzie rakieta zniszczyła część ulicy w jednej z dzielnic tego miasta, zabijając też wielu ludzi, ale tam już też wszystko jak było wcześniej. I trzeba powiedzieć, że wróg celował w infrastrukturę przede wszystkim energetyczną, w elektrownię w całej Ukrainie. W tej akurat chwili teraz jest alarm powietrzny i donoszą do nas informacje o tym, że działa nasza obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa w zachodniej akurat części Ukrainy, w obwodach lwowskim, równieńskim, tarnopolskim, bukowińskim, wołyńskim i potężna, poważna sytuacja, ale już jest informacja, że po tych zniszczeniach 10 i 11 października energetyczny system Ukrainy już prawie wrócił do normalności, oprócz tylko obwodu sumskiego, gdzie jeszcze tych zniszczeń jest dużo i trzeba jeszcze dużo naprawiać. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk z Kijowa. Bardzo serdecznie dziękujemy, Dmytro, a teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do Ewy Jeneralczuk z Radia Deon. Ponad oceanami. Radio Deon Florida, Ewa Jeneralczuk. Wczoraj gubernator Ron DeSantis dołączył do właścicieli firm dotkniętych huraganem Ian w Cape Coral, aby przeprowadzić dyskusję na temat wysiłków na rzecz odbudowy. Właściciele firm omówili sposoby bezpiecznego ponownego otwarcia. Ponadto sekretarz Departamentu Możliwości Gospodarczych Dane Eagle podkreślił zasoby, które zostały udostępnione, w tym aktywację stanu wyjątkowego programu pożyczek pomostowych. Ponad 4,8 miliona dolarów zostało już przyznanych 106 firm, które zostały dotknięte przez huragan. Ponadto gubernator DeSantis podkreślił zasoby dostępne w centrach odzyskiwania dla firm. Floryda czeka na zgodę federalną na wniosek o 30 milionów dolarów dla programu grantów dla pracowników przemieszczonych. Program ten zapewni zatrudnienie w przypadku katastrof poprzez tymczasowe miejsca pracy dla mieszkańców Florydy, którzy zostali dotknięci huraganem Ian. Firmy w południowo-zachodniej Florydzie nadal robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc swoim pracownikom, a stan Floryda będzie nadal znajdował sposoby pomocy. Dwa tygodnie po tym, jak huragan Ian wylądował na południowo-zachodniej Florydzie, powodując miliardy dolarów szkód, dokonano tymczasowych napraw Sanibel Causeway, umożliwiając ekipom przywracającym energię i innym pracownikom ratunkowym dotarcie do ciężko dotkniętych wysp barierowych Sanibel i Captiva. Pierwsze kilka ciężarówek przewożących zapasy i pracowników przejechało przez most we wtorek. W przypadku pojazdów cywilnych most nie będzie dostępny do 21 października. Tymczasowe naprawy pozwolą pojazdom przywracającym zasilanie dostać się na Sanibel i Captiva, aby zwiększyć wysiłki na rzecz przywracania tam zasilania. Grobla została uszkodzona w trzech miejscach, gdy Ian uderzył w wybrzeże. W zeszłym tygodniu załogi stanowe zakończyły tymczasową naprawę mostu prowadzącego do Pine Island. Kilka bardzo przerażających chwil. We wtorkowe popołudnie w Riverview High School przeżyli nauczyciele, rodzice i uczniowie. Dzwoniący na 911 powiedział, że w szkole jest aktywny strzelec. Na szczęście okazało się, że to mistyfikacja. Około 100 funkcjonariuszy i zastępców z biura szeryfa z hrabstwa Sarasota, lokalnych departamentów policji FHP i departamentu policji Sarasota Kantysku pojawiło się na miejscu. Pierwsi zastępcy z biura szeryfa dotarli tam w ciągu 2 minut. Po 90-minutowym przeszukaniu pokoju do pokoju blokada została zniesiona. Biuro szeryfa twierdzi, że w przeszłości otrzymywali wiele takich telefonów, ale żaden z nich nie osiągnął tego poziomu. Współpracujemy bardzo dobrze z innymi agencjami. Było to bardzo dobrze skoordynowane. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon Florida. Ewa Jeneralczuk, Radio Deon Florida. Ja spoglądam na zegarek, godzina 15:48, ale to jest oczywiście czas Polski. W Kijowie jest godzina różnica, w poszczególnych stanach są pewnie wahania od 6, być może nawet do 7 czy 8 godzin. Drodzy Państwo, to teraz na kilka chwil przeniesiemy się do gospodarzy studia Londyn na antenie Radia Wnet, czyli Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Ponad oceanami. 14:48 na naszych zegarach i ja zazdroszczę tym, którzy 17 razy dziennie przeklinają w Stanach Zjednoczonych, bo u nas przeklina się trochę
częściej chyba i szybciej, ponieważ strajki, kolejne strajki, strajkują kolejarze, strajkują kierowcy autobusów, ale też strajkują pocztowcy i w związku z tym nie mamy absolutnie żadnych przesyłek z Polski. Tak, właśnie dzisiaj byłem na jednym z oddziałów poczty. Okazało się, że odbijałem się od drzwi chyba ze 3 razy, dopóki nie poszedłem do drugiej poczty, gdzie dowiedziałem się, że tak, oni co prawda działają, ale na przykład okienko z paczkami działać nie będzie, ponieważ cały czas mamy strajk. No i poza tym, tak sobie obliczamy, między Wielką Brytanią a Europą miary i wagi, cale, mile, funty czy funty. Funt w tej chwili znaczy dużo. We wtorek Bank of England ostrzegł przed istotnym ryzykiem stabilności finansowej spowodowanym nowymi propozycjami reform podatkowych naszego ministra skarbu. Funt traci na wartości między innymi względem dolara amerykańskiego, ale też traci na wartości nasza premier Wielkiej Brytanii Liz Truss. Nawet członkowie jej partii uważają, że ona jest jednym z najgorszych ministrów. No, na dobrą sprawę właściwie ona jeszcze nawet nie zaczęła rządzić, a już ma takie opinie. No trust to Liz Truss, chciałoby się powiedzieć. Jednakże faktycznie, już wkrótce szykuje nam się reforma w budżecie, w finansach i w całej gospodarce brytyjskiej. Quasi Quarteng, który jest naszym odpowiednikiem ministra finansów, już w Halloween będzie ogłaszał swoją nową reformę. Na początku on planował zreformować nasze finanse i naszą gospodarkę pod koniec listopada, jednakże pod naciskiem banku, Bank of England, musi to zrobić dużo wcześniej, ponieważ Bank of England już na początku listopada ma podnieść po raz kolejny, chyba 8 już, stopy procentowe, więc Quasi Quarteng chce to zrobić troszeczkę wcześniej, żeby zapowiedzieć swoje reformy, żeby faktycznie kolejnej podwyżki stóp procentowych nie było. No i mamy problem wielkiej wagi ze Szkocją. Czy będzie z nami, czy nie? Właśnie zakończyło się posiedzenie Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa w sprawie szkockiego referendum niepodległościowego. Orzeczenie zostanie wydane za kilka miesięcy. Zobaczymy, czy Szkocja wciąż będzie z nami, z Wielką Brytanią. My wciąż jesteśmy z wami, z magazynem Ponad Oceanami. Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Do usłyszenia dziękujemy za tydzień. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że podcasty, audycje Ponad Oceanami, a także te ze studia Londyn znajdą Państwo na portalu wnet.fm. No to po studio Londyn czas na ojca Pawła Kosińskiego z Radia Deon. Ponad Oceanami. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o rzeczy, która może być może już jakoś tam nam się obiła o uszy, czy podejrzewaliśmy to, ale teraz mamy tego po prostu naoczny przykład. Otóż wielkie serwisy społecznościowe, YouTube, Twitter, Facebook, także Google, to nie są takie obojętne serwisy, takie jednakowo traktujące wszystkie podmioty. Otóż YouTube wprowadził do filmików, które tam publikują organizacje katolickie albo organizacje pro-life, wprowadził takie te filmiki dotyczące oczywiście właśnie treści za życiem, wprowadził takie ostrzeżenia, taki disclaimer, czyli formy ostrzeżenia, że dotyczące aborcji, i który przekierowuje tego, który ewentualnie czyta czy słucha tych treści, ogląda te treści, do stron internetowych, które są poświęcone aborcji. Ponieważ twierdzi, YouTube tak twierdzi, że aborcja jest tematem podatnym na dezinformację i po to, żeby ludziom dostarczyć właśnie tę właściwą, w cudzysłowie mówiąc, informację, po to jest właśnie ta wskazówka. Ona dotyka nie tylko organizacji katolickich jakichkolwiek, czy jakichś organizacji pro-life, jakichkolwiek, ale nawet filmik z audiencji z Ojcem Świętym Franciszkiem, który mówi o aborcji, która jest podobna do wynajęcia płatnego zabójcy, do tego, żeby zabić właśnie nienarodzone dziecko,
nawet właśnie tego typu filmiki są traktowane właśnie jako te potencjalne zagrożenie, które dezinformuje opinię publiczną. I to rzeczywiście jest straszna rzecz, bo to się okazuje, że ci potentaci społecznościowi, którzy w pewien sposób wpływają na opinię wielu ludzi na całym świecie, są bezkarni w tym, żeby manipulować tymi opiniami, żeby wpływać na to, co jest publikowane i żeby przemycać tam swoje wizje, w tym wypadku można by powiedzieć bardzo lewicowe, bardzo skrajne, bardzo proaborcyjne, co dla nas musi być rzeczywiście zawsze takim czerwonym światłem. Niestety, dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita. Bardzo serdecznie dziękujemy, a teraz drodzy Państwo wędrujemy na Bałkany, a skoro Bałkany to oczywiście Liliana Wiadrowska i Polka na Bałkanach. Ponad Oceanami. Cieszę się, że w chwili obecnej, gdy w Polsce żyje się tylko dramatycznymi wiadomościami za wschodniej granicy, ja jestem tutaj, znowu, na Bałkanach, gdzie nie dzieje się nic szczególnego. Jem czekoladę przy fontannie na jednej z zagrzebskich, czyli, jeśli przetłumaczyć, zakopiańskich ulic i czytam, co w mediach. W Słowenii znowu zdymisjonowali jakiegoś ministra, w Serbii jakaś posłanka z partii Vučića wywołała pornograficzny skandal. Co ciekawe, pracuje w Ministerstwie Kultury i Mediów, chociaż twierdzi, że to wcale nie była ona. Na wideo, bo w ministerstwie to ona. W Chorwacji, czyli tu, gdzie jestem, markety spożywcze zapakowały słoweńskie pasztety w plastikowe, antykradzieżowe pudełka. Pasztety. Dlaczego słoweńskie? Bo są najlepsze, przyznaję, i najdroższe. Inne chorwackie firmy, w sumie to jedna, ale za to duża i państwowa. Chorwacka firma negocjowała z rosyjską w sprawie produkcji części zamiennych do helikopterów bojowych. Czy Chorwacja będzie dozbrajać rosyjskie wojsko? Media donoszą, że rozmawiano o tym ponad godzinę. Kolaborowanie nie powinno chyba dziwić, jeśli wspomnimy, co robili Chorwaci podczas drugiej. W ostatnich dniach na Bałkanach odbywały się również protesty pod ambasadami Rosji w Serbii, w Macedonii Północnej i w Bułgarii. Przeciwko wojnie oczywiście. I tak to się żyje na tej wsi. Dla magazynu Ponad Oceanami Liliana Wiadrowska, Polka na Bałkanach. Jak zawsze dziękujemy za korespondencję. Drodzy Państwo, a teraz usłyszymy się także ze współgospodarzem audycji Ponad Oceanami, ze Sławomirem Budzikiem. Ponad Oceanami. Floryda. Sławomir Budzik. Jaśmino, dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa, wszystkich naszych radiosłuchaczy. Zacznę od dobrych informacji, jeśli idzie o emerytów, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych, dlatego, że szykuje się największa, nie wiem czy w historii, bo nie wszystko jest policzone, ale na pewno największa od kilku dekad podwyżka emerytur. Oczywiście związana jest przede wszystkim z gigantyczną inflacją. Teraz emeryci w Stanach dostaną przynajmniej 9% podwyżki. Do tej pory już emerytura była podnoszona, jeśli idzie o ubiegły rok, o prawie 6% i będzie to największy rekord od roku 1981. 65 milionów osób będzie miało wyższą emeryturę, no ale co to za pocieszenie, skoro za tyle samo pieniędzy kupi się znacznie mniej i to wszyscy widzą w Stanach Zjednoczonych. Natomiast polskie linie lotnicze LOT mają się nieźle. Weszły współpracę, o której mówiłem Państwu, z JetBlue. To jedna z amerykańskich linii, które główną siedzibę mają w Nowym Jorku. I to właśnie tutaj, na lotnisku JFK, linie LOT będą rozbudowywać terminal numer 1. To właśnie tutaj linie będą miały naprawdę spektakularne miejsca do odlotów dla pasażerów. I uwaga, będzie także specjalne miejsce dla tych, którzy posiadają business class, czyli business lounge, dla wszystkich pasażerów linii, polskich linii lotniczych LOT i oczywiście także tych, którzy są partnerami w ramach Alliance, Star Alliance. No i na koniec rekord, piszemy o tym na naszym portalu deon24.com. Rekordowe 50 milionów dolarów zapłacił mieszkaniec Florydy. Za co? Jaśmino, za rzadki różowy diament na
aukcji. No, mamy pieniądze, to znaczy niektórzy mieszkańcy Florydy mają pieniądze. 11 tam troszeczkę z hakiem karatowy diament został teraz sprzedany. No i czekamy tylko na to, gdzie on się tutaj ukrywał i gdzie można go znaleźć z tym diamentem i komu oczywiście go ofiaruje. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deone Florida Sławomir Budzik, Radio Deon. I bardzo serdecznie dziękujemy Sławku za ten jakże energetyczny występ w audycji Ponad Oceanami. A ja wczoraj akurat zupełnie przypadkiem słuchałam sobie utworu Marilyn Monroe. Diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiety, oczywiście kobiety, ale na zakończenie magazynu Ponad Oceanami nie usłyszymy się z kobietą, a usłyszymy się z mężczyzną o bardzo przyjemnym głosie i to już ponownie Arkadiusz Stachnik z Radia Deon. Witam ponownie. Oczywiście lubimy kupować się diamenty kobietom, to na pewno. Na koniec taka informacja, że w Stanach Zjednoczonych zbliża się Święto Dziękczynienia i duże sieci sklepowe Kohl's Target będą zamknięte w Święto Dziękczynienia w tym roku, dołączając do rosnącej liczby sklepów właśnie detalicznych, zamykających drzwi. Apelują, aby zostawić sprawę zakupów na Czarny Piątek. Ten Czarny Piątek oczywiście bardzo, bardzo głośny. No i również o tym, że Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymał Ben Bernanke, były przewodniczący Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych, wykorzystał swoją akademicką wiedzę na temat wielkiego kryzysu do ożywienia amerykańskiej gospodarki. Po kryzysie finansowym 2007-2008 rok zdobył ją wraz z dwoma innymi ekonomistami z Uniwersytetu w Chicago, Douglasem Diamondem i Filipem Dowbigiem. Także wielkie, wielkie gratulacje. To wszystko z naszej strony, Jaśmino. Pozdrawiamy wszystkich reporterów, oczywiście naszych realizatorów. Z naszej strony Paweł Maciej. Słyszymy się już za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. I my także pozdrawiamy całą grupę audycji Ponad Oceanami. Joanna Reiner zrealizowała, wydała Karolina Jermak. Obu im bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Ponad Oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad Oceanami.